Powiem wam, no tu nie ma słów na to wszystko. Na te śmiecie, na te zbite butelki, które niekoniecznie są zbite przez rzucenie, ale woda wpływa do nich, zamarza ta butelka, potem ona pęka. Takie tulipany na sztorc i dla człowieka, i dla zwierzęcia. Oczywiście te śmieci głównie przez kogo są pozostawione? Przez wędkarzy. Takie szkody, jakie są dokonywane przez robactwo wędkarskie w całej Polsce, w zakresie śmiecenia, kłusownictwa, mięsiarstwa, zabierania i tak niszczenia w ogóle, wycinania. To jest po prostu robal wędkarski, to jest wróg Polski, wróg przyrody, wróg zwierząt, wróg człowieka. Nie wiem, czy to jest w ogóle jakikolwiek sens. Jeżeli będziemy nagrywać film, będziemy mieli bardzo dużą oglądalność. Akurat sram na te monetyzacje, niektóre te celebryty, co tylko pieniędzy im by się, pieniędzy im tylko interesują, lajki. A jest to zwykłe, nawet gorsze od robactwa, to ja bym wolał, słuchajcie, naprawdę, czy napić się, czy porozmawiać, czy coś zrobić z narkomanem, niż z takim gorzej jak robale. Mili, druk 2069, no to ja nie wiem, czy to weszło, czy nie weszło, bo precedowali. To ma być zwolnienie urzędnika, polityka z czynu, z przestępstw, rozumiecie to? To nawet jakbyśmy, nie wiem, poszli do ustawodawcy i powiedzieli, on teraz wam powie, ale my mamy tu ważniejsze rzeczy. Nigdy nie interesowali się przyrodą, nigdy nie interesowali się zwierzętami ogólnie, ani ludźmi. I nagle oni będą mieli jakieś ważne, z czymś się będą interesowali. Bzdura. Dlatego zastanawiam się, no jaki jest sens przepychać się z bezkarnymi nierobami, którzy nigdy nic dobrego nie zrobili dla przyrody, człowieka, jeno tylko ich decyzje wielokrotnie doprowadzały do śmierci ludzi, do kalectw, do strasznych rzeczy. No i z takimi ludźmi teraz rozmawiać, jak oni teraz wam, na wszystko co będzie, teraz byś kiedy, to oni będą, że mają co innego. Oni teraz mają nad ludzi do obsługi, pod ludzie, którzy zawsze byli pod ludźmi, czyli Polacy, dla tak zwanych polskich, no nie mam tutaj słów na to, to teraz będą super pod ludzi. 14 dni nasz brat czeka do ortopedy. Polak 2 lata. Podobnie jest do neurologa 8 miesięcy, a brat też do 14 dni. Ludziom znowu przerzuca się na inne terminy, zabiegi onkologiczne. Kurwa. Poseł Braun znowu został przez tą panią prowadzącą w Sejmie, chyba w Knesejmie, nie wiem czy ukarany, ale wyrzucony z Sejmu, bo nie miał maseczki, a 1,5 miliona osób, które tu przybyło, nie muszą mieć maseczki, ani kwarantanny. Tak samo jak fretki, psy, koty, nie muszą mieć kwarantanny, a Polak musi. Żadnej rozmowy nie będzie z takimi ludźmi. Oni teraz powiedzą, że zawsze mieli ważniejsze sprawy. No ale teraz mają tutaj priorytet i oni teraz ratują świat. Bo wyobraźcie sobie. Całe życie robili przeciwko człowiekowi i przyrodzie, a oni teraz będą ratować ludzi. Co mówiłem kilka dni temu? Że w białych rękawiczkach panowie Jankesi nas rozgrywali całe życie. Ale są lepsi od nich, którzy to robią w jedwabnych rękawiczkach. Panowie Anglicy. No i co było teraz? Zaraz wam przeczytam. Pierdolę za przeproszeniem, te rybki, grzybki są ważniejsze sprawy. Że kurwa w ogóle możecie na te rybki nie pójść. Tak zwany polski rząd wyrzuca dzieci z oddziałów. Ludziom nie pozwala wchodzić do domów, które w zakresie Mieszkanie Plus było. I setki różnych innych rzeczy. To na przykład nie wiem, dlaczego na przykład rząd nie wyda takiego dekretu i powie, no bracia, wy możecie tutaj łowić ryby bez karty, za darmo. Możecie łowić na szarpaka, na sieci, w okresie ochronnym, niewymiarowe, każdy gatunek, na tarlickach, na szarpaka, wszystko jedno. Jak przyjdziecie, no to won! Won Polska!
Bo ja tutaj teraz. A jak nie pójdziesz stąd, to zaraz tu służby przyjadą i cię aresztują. Widzieliście takie napisy na placach zabaw, na pociągach, na tramwajach. Tylko dla Niemców. A może w Polsce będzie tylko dla braci już niedługo. Tych z Bliskiego Wschodu i tych z zamiedzy. Kilka dni temu bałem się, że może wyniknąć wojna i te kretyny, których miałem niektórych za ludzi mądrych, oni do tej wojny nas wbijali, ci niektórzy dziennikarze, publicyści, no to kurwa, wiecie o ile ja się o ludziach dowiedziałem przez te kilka dni? To są nawet nie debile, nie rubactwo, nie kretyny. To nawet nie jest pomiot człowieczeństwa. Pentagon odrzucił polską propozycję przekazania myśliwców do bazy wojskowej USA na terytorium w Niemczech w celu dostarczenia ich na Ukrainę. Amerykańscy urzędnicy określili propozycję polskiego rządu jako nierozsądną. Polski rząd, zgodnie z oświadczeniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zaproponował przekazanie wszystkich swoich myśliwców do bazy USA Ramstein w Niemczech. Rząd USA miał je następnie przekazać Ukrainie. W zamian Polska poprosiła o dostarczenie myśliwców do zastąpienia MiG-29. Kirby powiedział, że pomysł przedstawiony przez Polskę jest zbyt ryzykowny. USA i NATO starają się uniknąć otwartego konfliktu między sojuszem a Rosją. Ale to zaraz. USA i NATO. A to Polska nie jest w NATO? Aha, czyli z Niemiec, która jest w NATO, to źle jakby startowały, a w Polsce, która jest z NATO, to dobrze jakby startowały. No nie, no to większego debila to... Ja mówię, Krzysztof Kononowicz by lepiej poprowadził, to by przekazał niż ten cały Kirby. To nie są nawet paranoicy. To nie są nawet schizofrenicy. No i tu wiceprezydent w środę miała przylecieć do Polski rano. Jest środa wieczór. Ciekawe, czy była, nawet nie wiem, bo ja nie chcę oglądać tej telewizji. Takich kłamstw w tej telewizji i takich w ogóle decyzji to wstyd byłoby nawet podejmować Bierutowi i Urzędowi Bezpieczeństwa. Podsekretarzyni stanu USA Victoria Nuland powiedziała w Senacie, że według jej wiedzy strona amerykańska nie została uprzedzona przez Polskę. Propozycję odrzucił niedługo później Departament Obrony w oświadczeniu wydanym przez rzeźnika resortu. Perspektywa myśliwców w dyspozycji USA, które startują z bazy USA-NATO w Niemczech, by wlecieć przestrzeń powietrzną nad Ukrainą, stwarza poważne obawy dla całego NATO. Widzicie teraz, w jaki kanał chcieli nas wprowadzić. Ja się zastanawiam, dlaczego ci nasi z tak zwanego polskiego rządu tego nie poparli. Może jeszcze mają nieuregulowane sprawy majątkowe, ziemskie, jakieś tutaj finansowe, coś może dlatego, bo ja im tak samo wierzę, jak temu Kirby. Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow przekazał w środę, że polska oferta przekazania Ukrainie myśliwców to wysoce niepożądany i potencjalnie niebezpieczny scenariusz. Nieco wcześniej Mateusz Morawiecki wyznał, że decyzja ta leży już wyłącznie w rękach NATO i USA. Pierwsza decyzja nie Marilyn Monroe, Mateusza Morawieckiego normalna. Ale mówię, zobaczymy dalej. Od momentu 2014 roku, kiedy był doradcą Donalda Tuska, to jest pierwsza dobra decyzja MM. Ale pamiętajcie, dobry uczynek nie znosi złego i odwrotnie. O takich akcjach, co tu się dzieje, jak bracia widzą, że my jesteśmy traktowani tu jak podludzie, no już, trzech chciało ściągnąć z mojego kolegi kurtkę. No nie udało się im, biedne. Nie udało się. Ale muszę wam powiedzieć, nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, co się będzie działo. W naszym kraju będziemy traktowani przez wszystkich jako podludzie. Już jesteśmy traktowani. A jak się bracia zorganizują, nawet nie pytajcie, co będzie. 12 tysięcy jakichś tam zasiłku, nie pamiętam dokładnie, o co chodzi, 500+, ulgi, pierwszeństwa w szpitalach, znalezienie pracy, pomoc w znalezieniu pracy, mieszkania. Kurwa. A nas dojeżdżają jak mogą. Masło, kurtka na wacie jest
droższe jak w Niemczech, mimo że w Niemczech zarabia się 4 razy tyle. Benzyna zaraz będzie po 10 zł. Ja Jankesów nie lubię, ale to co powiedział Trump, American first. Najważniejsze jest Ameryka. W odwrotności to co tak zwany polski rząd mówi. Ten projekt bezkarności dla urzędników, owszem, za czasów Urzędu Bezpieczeństwa było, że oni byli bezkarni, ale nie było tego zapisane w prawie. Jezu. A ci mędrcy, jak nas nie wepchną do wojny przez te migi, to wepchną nas przez to, że chce się tu zainstalować, że u nas chce się zainstalować rząd braci. Przecież to jest to samo. Przecież to jest to samo, co byśmy te migi dali. Jak nie oknę, to go kominę. Jak faryzeusz. A to zwolnienie z przestępstw, to jest podobno nawet, nie wiem, to przecież prawo nie działa wstecz. Ale nawet podobno ma sięgać tego, co zrobili w czasie pandemii. W Polsce żyje masa ludzi w biedzie, w Polsce żyje masa ludzi w nędzy. Oni są w dużo gorszej sytuacji, byli w dużo gorszej sytuacji niż bracia, którzy tu przyjechali. I nikt im nie pomógł i nikt im nie pomoże. A wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej będą im zabierać. Oni żyją tylu lat jak uchodźcy i nikt się nigdy nimi nie interesował. Mili, to nie jest tak, że to się bierze samo z siebie. Bo to Putin, tego ludzie, w ogóle, ja nie chciałem poruszać tego tematu, dlatego że i tak 99% mnie z tego nie zrozumie. A wręcz powie, że ja bujam w obłokach. On ten cały syf. U Putina ścierają się dwa ryty masońskie. Jeden to jest ryt szkocki, drugi to jest ryt francuski. I oni załatwiają wiele spraw na raz. I oni wiedzą, jakie będą skutki i co robić, w jaki sposób, gdzie strzelać, gdzie atakować, jak atakować, co, gdzie, jakie grupy, co i jak. Jaką nagonkę medialną robić, jak rozmawiać, no jak podjudzać, kręcić, mataczyć z państwami, gdzie po to, żeby tu między innymi tyle osób przyjechało. Dlaczego Unia Europejska nie przyjmuje? Tylko my. To wszystko jest ukartowane. I to jest kolejna pieczeń nad jednym ogniu. To, czego nie dokonał Hitler, Stalin i Bandera, to teraz właśnie się dokonuje. Tylko my nikt o tych panach nie będzie wiedzieli, nie słyszeli. A pospólstwo zawsze tylko będzie widziało. Putin, Żeleński i coś tam. A prawdziwych sprawców tych tragedii, o nich nigdy, oni nawet nie wiedzą, że coś takiego istnieje. Jak mówisz do kretyna masoneria, to on mówi taki cykliści, bo to są debile. Jak przeżyć? Co zrobić, żeby benzyna nie była niedługo po 15 zł za litr? A wobler, który kosztował 25, żeby nie kosztował 70, żeby białe robaki nie kosztowały 10 zł i tak dalej, i tak dalej. Żeby karta nie kosztowała 1000 zł, bo to, bo tamto. Wszystko opiera się na surowcach, stąd też między innymi ta wojna. Na surowcach. Gdyby nie surowce, to byśmy nie mieli... Tego obrazu byście nie mieli nawet, jak ja mówię. Tych okularów, tych szkieł, to do wszystkiego są potrzebne surowce. Żeby te rzeczy wydobyć, przetworzyć, wyprodukować. Przykro mi, ale każdy dzień pociąga za sobą, no mogę tak powiedzieć, pierdolnięte decyzje. I te decyzje tak jakby rosną w tempie geometrycznym. Panowie z tak zwanego rządu robią z Polaków podludzi. I powiem wam, daję wam słowo honoru, kończę już, bo za chwilę zacznę przeklinać, że gdybym miał do wyboru żyć dzisiaj w porównaniu z tym, co bym sobie wybrał w luksusie, tutaj,
na Żeraniu, w moim domu, który został zbudowany w 1927 roku, dla kretynów dodam naszej ery, to wolałbym żyć w tym domu w czasie II wojny światowej w biedzie niż teraz w tym luksusie. W porównaniu, luksus oczywiście w porównaniu z tym, czego bym doznał w czasie II wojny światowej. Przynajmniej wiedziałbym, kto jest wrogiem. Czy ja wiem, ale przynajmniej wróg powiedziałbym, jest wrogiem. Byłoby normalne jedzenie. Byłyby normalne stosunki sąsiedzkie. Rzadko kto by kolaborował z wrogiem. Piękne ryby, piękna Wisła, piękna zieleń, piękna kochana Polska. Kurwa. To, powtórzę jeszcze raz, to, czego nie zabrał nam Hitler, Stalin, zabiorą nam. No i sami tutaj sobie.